Witam Państwa serdecznie. Będzie bardzo miło prowadzić pierwszy panel trzeciej edycji tego wydarzenia. Odpowiadam za ten przewodnik pan Adeus Polska. Na co dzień spotykam się z biurami podróży, które mają doświadczenia w sprzedaży ofert online lub zamierzają zaistnieć w tym sektorze. Oczywiście wszystkie źródła potwierdzają, że internetowe biuro podróży stanowią segment, który mimo ogólnoświatowego spowolnienia ekonomicznego i tendencji spadkowych, powiedzmy, w sprzedaży w tradycyjnym kanale dystrybucji, odnotowują wciąż znaczącą dynamikę wzrostową. Do panelu zaprosiliśmy ekspertów, przedstawicieli wiodących graczy operujących w tym segmencie. Mam nadzieję, że odpowiedzą na kilka pytań, tak żeby Państwo mogli się dowiedzieć, co jest pomocne, a co już jest niezbędne, aby osiągać sukces w e-commerce w branży turystycznej. Także witam Państwa, może zacznę od Pani Agnieszki Sapy, reprezentującej Xperię. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Pana Łukasza Neckę, który jest kierownikiem działu marketingu w SK.pl. Dzień dobry. Pana Łukasza Lepczuka, który jest project managerem w NetMedia Business Travel grupy NetMedia SA. Dzień dobry. Oraz Pana Macieja Banaszkę, który jest country managerem Travel Diamond Polska. Dzień dobry. Witam wszystkich. Zacznijmy w takim razie od pierwszego pytania. Co robią Państwa, Wasze firmy, co sami robicie, aby klient, internauta faktycznie zawierał transakcje sprzedaży na Waszych stronach, zamiast robić to na stronach konkurencyjnych serwisów? I czy traktujecie swoje portale, swoje serwisy online jako narzędzie kanału do rezerwacji, czy może bardziej jako medium pozwalające na prezentowanie oferty, wychodząc z założenia, że często i tak ta sprzedaż musi być wspomagana w tak zwanym offline lub przez wasze call center. Czy mamy chodnika do odpowiedzi na to pierwsze pytanie? Jeżeli nie, to może Pani Agnieszka się poprosił. Więc tak, zacznę może od drugiej części. Oczywiście dla nas sprzedaż online'owa jest jedyną, jaką prowadzimy, a więc to, co znajdą Państwo na naszych stronach, na stronach ekspertów, jest absolutnie dla nas najważniejsze. Co robimy, żeby przytrzymać klienta na naszych stronach? Myślę, że wstępna prezentacja była tutaj kluczowa, ponieważ tak naprawdę udowadnia ona, że nie tylko content, który jest jednym ze składników, oczywiście przyciągający uwagę klienta, ale wszystkie komponenty, o których wspomniał nasz przedmówca, pan Lutz, są tutaj szalenie istotne. Tak, jeśli spojrzymy na życie produktu, jego tworzenie, prezentację, sprzedaż i obsługę posprzedażową, czy działania przytrzymujące klientów na stronie, powiem, że to wszystko jest istotne. Content jako ta wizytówka zewnętrzna jest oczywiście bardzo ważna i na to będą składały się bardzo różne elementy, które Państwo doskonale znają, prawda? Począwszy od rozwiązań technologicznych poprzez szybkość, ale tak naprawdę głównym i najważniejszym jest produkt, który klient znajduje na swoich stronach.